Wszystkich, którzy tam udzielili pomocy w tym. Oczywiście chciałem bardzo podziękować naszym gościom, panu profesorowi Wiesławowi Bieniędzie i pani Marii Szonek Bieniędzie. Chyba myślę, że nie muszę ich przedstawiać. Skoro tu państwo jesteście, jestem pewien, że wiecie, kto to jest i to wszelkie moje przedstawienie byłoby zbędne. Chciałem jeszcze podziękować mojej narzeczonej Zosi, która jest też panią prezes Klubu Gazety Polskiej w Dublinie, bez której nie udało się zorganizować tego spotkania. No, chciałem, oczywiście, rozumiem, że państwo znacie te wszystkie moje prezentacje już na pamięć, także będę przejadę przez nie tak szybciutko, żeby po prostu odświeżyć pamięć i potem będę bardzo chętnie odpowiadał na pytania. W każdym razie tutaj na tym slajdzie jest pokazane moje wykształcenie, ponieważ możecie państwo wyczytać albo wysłuchać w różnych telewizjach TVN na przykład, czy jakieś inne, że ja nie jestem profesorem, że tam mieszam tylko błoto albo bagno, to mam nadzieję, że każdy zaproszę tutaj na moją stronę internetową, gdzie można w szczegółach zobaczyć mój dorobek naukowy. Można też zajrzeć do Google Scholar, gdzie można zobaczyć wszystkie moje publikacje. Ostatnio sprawdziłem, jest ponad 700 cytatów z moich publikacji. Jest to taka liczba, która no, można być dumnym. Tutaj są pieniądze, jakie otrzymałem na swoją pracę naukową. No, mówimy tutaj już o 8,5 miliona dolarów. Jest to dobra suma, jeżeli chodzi o profesora w Stanach Zjednoczonych. Tą pracę naukową oczywiście nie robiłem sam. Razem z moją grupą naukową, razem z kolegami z innych uczelni. Od wielu lat pracujemy nad rozwojem metody elementów skończonych, aby móc przewidzieć, jak się zachowują materiały pod wpływem uderzenia dużej energii. Wtedy, kiedy żeśmy zaczynali tą pracę, oczywiście nie było mowy o Smoleńsku, nie było mowy o katastrofie. Akurat w międzyczasie była katastrofa wahadłowca Kolumbia, w którym żeśmy użyli tą metodologię rozwijaną. No a potem przyszedł czas 10 kwietnia 2010 roku, kiedy na jednej z konferencji lotniczej usłyszałem o tej strasznej katastrofie. No, będąc w tym temacie, że tak powiem, zagłębionym, rozwijając tę metodologię, wydawało mi się słusznym, jako osoba, która jest w stanie to zrobić, żeby się po prostu zastosować tą metodologię. W tym momencie, kiedy ja to próbowałem, wydawało mi się, że po prostu wezmę raport i porównam, udowodnię, że rzeczywiście tak było, jak oni mówią. No, ku mojemu zdziwieniu wyniki komputerowe pokazały zupełnie coś innego, o czym oczywiście będę mówił. Ostatnio robiłem również eksperymenty rzeczywiste, to jest moje laboratorium, w którym mamy takie działo gazowe, próżniowe, gdzie potrafimy rozpędzić różne elementy do prędkości nawet dźwięku. Oczywiście prędkości samolotu również. Rozpędzaliśmy w tym dziele takie puszki jakby z materiału zrobionego, z jakiego się używa na robienia samolotów, czy duraluminium. Bo byliśmy ciekawi, czy to jest możliwe, żeby ten samolot, żeby ten materiał pod wpływem prędkości 80 metrów na sekundę, czyli to jest prędkość samolotu w Smoleńsku, rozkruszał się tak jak szkło. No, uderzyliśmy to z prędkością 80, 175 metrów na sekundę, nawet 300 metrów na sekundę i okazało się, że nie, że ten materiał z takiej postaci skręca się jak w naleśniki takie, ale nie kruszy się. Jest to bardzo plastyczny materiał, czyli nie można w związku z tym wytłumaczyć zachowania się tego materiału w tym, co widzieliśmy
w Smoleńsku. Tutaj jest pokazany film szybkościowy, mamy specjalne kamery szybkościowe, w których możemy obserwować uderzenia różnych materiałów. Tutaj jest akurat materiał kompozytowy, który żeśmy rozwinęli, technologię specjalnego materiału kompozytowego, który został wybrany przez firmę GE do nowego silnika odrzutowego o nazwie GenX. I ten silnik odrzutowy został użyty do samolotu Dreamliner, który jest z materiałów właśnie takich węglowych, kompozytowych. Metodologia polega na tym, że robimy eksperymenty rzeczywiste, a następnie reprezentujemy zachowanie się materiału podstawowego albo materiału, który uderza w ten materiał podstawowy za pomocą modelu matematycznego. I wtedy, kiedy widzimy, że tak zwany eksperyment wirtualny odpowiada eksperymentowi rzeczywistemu, to wiemy, że mamy dobry opis matematyczny. Jeżeli mamy dobry opis matematyczny odkształcenia i pękania, tutaj widzimy właśnie eksperyment rzeczywisty i eksperyment wirtualny i kształt pękania i prędkość, w jakim to się stało, to wtedy możemy przewidzieć, jak ten materiał się będzie zachowywał, jak się trochę zmieni. W tym wypadku zmieniliśmy z plus minus 60 na plus minus 45 i przewidzieliśmy, że on się w ten sposób zachowa i rzeczywiście eksperyment to potwierdził. Efekt tej pracy został użyty nie tylko do tej technologii materiałów kompozytowych, ale właśnie do symulacji tego typu eksperymentów, jak tutaj widzimy. Jest to eksperyment tak zwany blade out, czyli jedna z tego typu łopatek zostaje wypuszczona przy pełnej prędkości silnika odrzutowego. Mówimy tutaj już o 12 tysiącach obrotów na minutę, zależności oczywiście od wielkości silnika. I obserwowane jest za pomocą tych szybkościowych kamer, ale oczywiście jak widzimy jest to bardzo dynamiczny, bardzo krótki eksperyment, trwa kilka milisekund. Także nawet jeżeli widzimy tutaj w zwolnieniu, to ponieważ jest ogień, ponieważ jest dym, niewiele można się z tego eksperymentu dowiedzieć. Takie eksperymenty są wymagane przez FAA, czyli Federal Aviation Administration, do tego, aby nowy silnik dostał certyfikat i mógł latać samolotem. My możemy to samo zrobić za pomocą tego wirtualnego eksperymentu, jeżeli mamy dobry opis matematyczny tych wszystkich materiałów i rzeczywiście jest to efekt dużo tańszy, dużo szybszy, a ponadto umożliwia potwierdzenie eksperymentu rzeczywistego, który firmy lotnicze muszą wykonać. No i dzięki temu mamy właśnie ten nowy silnik, to jest ten GenX z tą częścią, która jest tutaj pokazana, to jest tak zwany containment system, który GE używa w tej chwili dla bezpieczeństwa lotów pasażerów. Także mam nadzieję, że Państwo będziecie latali z takimi silnikami, z tymi nowymi samolotami. W tej chwili pracujemy również z Airbus i z firmą chińską Comac. Także to te wszystkie firmy ewentualnie będą produkowały dużo nowoczesnych samolotów i Państwo będziecie mogli bezpiecznie, mam nadzieję, nimi latać. No ale wróćmy do sytuacji tej tragicznej poranka 10 kwietnia. Tutaj jest opis, który mówi o tym, że zgodnie z informacją Maku, że samolot uderzył drzewo na wysokości 6 metrów. Tu jest to pozycja tego drzewa. Następnie się musiał wznieść, bo w pewnym momencie leciał na wysokości 30 metrów, zgodnie z tym, co mówi firma Mak. I w tym miejscu utracił cały, na wysokości 30 metrów, cały system zasilania. Co się stało? No i to wszystko, co tu się stało i to, ta trajektoria pozioma, jak tu widzimy, leci zgodnie z tą czarną linią, a potem nagle zmienia kierunek w lewo. To jest wszystko opisane jako powód, jeżeli chodzi o tą brzozę. No więc problem jest tego typu, że od tamtego czasu oczywiście inni
naukowcy, jak niedawno Glenn Jorgensen z Danii zrobił swoją analizę zupełnie inną metodologią, aerodynamiczną. Zobaczył pracę doktora Kowaleczki, który zrobił również swoją w Wojskowej Akademii Technicznej. No i ocenił, że nawet gdyby ten samolot miał uderzyć w tą brzozę, utracić 6 metrów końcówki, to nie mógłby wykonać tak zwanej beczki autorotacyjnej i uderzyć w tym miejscu, gdzie uderzył. Jako inżynier zobaczył również, że ta końcówka, która miała tutaj być uderzona przez to drzewo, upadła w tym miejscu, ale druga, następne dwie, jedną trzecią tego skrzydła leży w tym miejscu, a samolot uderzył w ziemię tutaj. No więc coś się musiało zdarzyć, że ta druga część tego skrzydła leży tutaj, prawda? I mało tego, ta część jest w jednym kawałku, te części z tego drugiej części tego skrzydła są rozbite w puch po prostu, na małe skraweczki. Na w czarnej skrzynce zobaczył również, że są dwa wstrząsy. Jeden wstrząs jest w tym miejscu, trochę przed brzozą, jakieś 50 metrów przed tą brzozą, a drugi jest tutaj na granicy tej szosy. I on to interpretuje jako właśnie momenty wybuchów czy urwania się tego skrzydła. No, co jeszcze wiemy? Wiemy, że te części, które upadły na ziemię, były przenoszone przez Rosjan. Tutaj mamy zdjęcie z 11 i 12 kwietnia i ta część, widać, została przeniesiona o 50 metrów. Na początku oni mówili, że to nieprawda. Potem mówili, że tak, to prawda, bo chcieli ukraść tą część, milicja ich zatrzymała i dlatego oni to rzucili tutaj. Potem pan Lasek powiedział, że oni rzeczywiście przenieśli, żeby ograniczyć ten teren, żeby było łatwiej ocenić. Czyli no, są takie jakieś sztubackie wytłumaczenia. Ale w raporcie jest miejsce. Problem jest tego typu, że w raporcie nie jest to oryginalne miejsce, które jest zarejestrowane tutaj za pomocą tego zdjęcia satelitarnego, tylko to drugie. I nikt tego nie zmienia do tej pory. W międzyczasie ja zrobiłem kilka różnych symulacji. Jedna z moich symulacji było zapytanie się, co by się stało, gdyby ta końcówka tego 6 metrów tego skrzydła urwała się w jakimś miejscu. I to jest tak zwana trajektoria lotu swobodnego tej końcówki. I za pomocą tej trójwymiarowej drogi stwierdziłem, że potrzeba 40 kilku metrów przed miejscem upadku tej końcówki skrzydła, ale samolot musi lecieć w tym miejscu tej szosy, tutaj jest ta czerwona linia, na wysokości co najmniej 26 metrów. To było zrobione i to jest na internecie dużo, półtora roku temu, gdzieś w 2017 roku, czyli dużo przed Glennem Jorgensenem. I to jest dokładnie to miejsce, gdzie Glenn Jorgensen niedawno, parę miesięcy temu, udowadnia, że rzeczywiście ta końcówka musiała się tu oderwać, żeby upaść tam, gdzie upadła, zupełnie z inną metodą. No tak się składa, jeżeli dwóch ludzi, którzy siebie nie znają, jeden jest w USA, drugi w Danii, i używają zupełnie inne metody i dochodzą do tej samej odpowiedzi, to prawdopodobnie to jest prawidłowa odpowiedź. I tutaj jeszcze raz pokażę to właśnie miejsce Jorgensena. I on zobaczył, że żeby ten samolot mógł upaść, tak jak jest napisane w raportach Maku i Millera, to ten samolot musi lecieć przynajmniej na wysokości 11,3 metra i to jest obliczeń pana Kowaleczki. Czyli nie mógł złamać tego drzewa, bo uderzył w to drzewo na wysokości 5,1 czy nawet 6,66. Tak mówi fizyka. No co jeszcze wiemy? Wiemy na przykład to, że to jest miejsce tak zwanego TAFSA 38. Ten TAFSA 38 został odkryty przez profesora Nowaczyka, że został ukryty przez MAK i przez KBWL za pomocą zielonego kwadratu. A co widzimy potem? Tutaj mamy kwiecień
tego roku, a tutaj mamy czerwiec. I widzimy, że Rosjanie zrobili całe prace ziemne. Właśnie akurat tak się złożyło w tym miejscu tego TAFSA-38, gdzie ten samolot ostro skręcił w lewo, czyli coś musiało się zdarzyć. Jeżeli jest jakaś energia, która powoduje, że samolot zmienia swój kierunek zgodnie z zasadami Newtona, to wiemy, że musi być jakaś wykonana praca. Ta praca mogła być wykonana przez jakąś energię. Musiała być dostarczona do tego systemu, nie mogła wyjść ze środka tego systemu, musiała być do niego dostarczona. Duża. I ta energia musiała być duża, bo mówimy o tutaj 100 tonach samolotu, który jest ogromny. Czyli zmienić tego typu kierunek, trzeba ogromną energię dodać. No prawdopodobnie wiemy, że to jest to miejsce, tutaj widzimy tą końcówkę tego skrzydła, czyli jest to miejsce, gdzie może paliwo wylatywało. No w każdym razie coś musiało się spowodować, że Rosjanie zmienili całe, wycięli wszystkie drzewa, krzaki, na pół metra wykopali tą ziemię i wywieźli tą ziemię. Nie wiemy oczywiście, co tam się stało, bo nam tego nie mówili, ale to widzimy ze zdjęć satelitarnych. Krótko o moim modelu. To jest typowy model właśnie metody remontów skończonych. Oczywiście alub wymaga tego materiałów aluminiowych, ale drzewo wymaga materiału drzewa. Tutaj to są dane wejściowe, które użyłem do swojej pracy. Każdy, jest to opublikowane, jest to w referencjach, było to referowane, jest to w żurnalu międzynarodowym, także każdy może wziąć te moje dane wejściowe i zrobić taki sam model. I tak się stało. Profesor dr Szuladziński wziął moje dane wejściowe z publikacji, zrobił swój model niezależny i potwierdził wyniki moich symulacji dokładnie tak samo. Profesor Cieszewski zajął się drzewem. Stwierdził, że moje drzewo jest zbyt mocne, powinno być dużo słabsze. Zobaczył, jaki jest naprawdę wymiar, średnica, wysokość. Te rzeczy można oczywiście zmierzyć. No, ja pokazuję tutaj dwa modele materiałowe. Ten model materiałowy numer 143 odpowiada eksperymentowi, jaki zrobiliśmy w moim laboratorium. To był przybliżony model ortotropowy, za pomocą którego żeśmy zaczynali nasze prace naukowe. Inny naukowiec, Bocieri, którego nie znamy, to jest jego nazwisko, z Kalifornii, zrobił tą samą metodologią. Eksperyment uderzenia samolotu w 1965 roku, Constellation, gdzie ten samolot przy mniejszej prędkości, samolot o mniejszej wadze, o połowie wagi, przecina dwa słupy telegraficzne, dokładnie takie same, tym swoim skrzydłem. Także mamy tutaj eksperymenty i symulacje, które potwierdzają, że oczywiście aluminium jest dużo mocniejsze od drzewa, że oczywiście wiemy z September 11, że nawet przy takich prędkościach dynamicznych może samolot się wbić do budynku, który jest uzbrojony stalowymi kolumnami. No ale to wszystko oczywiście przekonuje naukowców, bo wszystkie moje referaty, które ja robię na wszystkich uczelniach, na całym świecie, nie ma żadnej dyskusji, jedynie oczywiście mamy zastrzeżenia z Polski wśród niektórych Polaków. A tutaj właśnie te ostatnie moje prace, które skoncentrowałem się nad aluminium, no bo ciekawe, jak to się stało, że fragmenty aluminium leżą już przed brzozą i na całej drodze od tej brzozy aż do miejsca uderzenia w ziemię. Skąd te części się tam znalazły? Do tej pory ani pan Lasek, ani nikt inny nie wytłumaczył tego. Po prostu głowa w piasek i nie ma tematu. No, myśmy zrobili eksperymenty. Tutaj ten duraluminium pokazujemy dla różnych grubości, jakie prędkości są potrzebne, żeby to duraluminium przebić. Tutaj mamy symulację i eksperyment, który pokazuje, że rzeczywiście nasze symulacje odpowiadają eksperymentowi dla różnych grubości tego materiału. Tutaj właśnie jest pokazany taki jeden z eksperymentów, gdzie stalowa płytka uderza w aluminium z ogromną prędkością i to jest pokazane przy
za pomocą kamer szybkościowych. Każda z tych kamer potrafi zrobić zdjęć 200 tysięcy zdjęć na sekundę, żeby to było można zobaczyć. Widzimy tutaj znowu eksperymenty i symulacje, jak one dokładnie odpowiadają i w kształcie, i w prędkości, jakie zostały zastosowane do tego materiału. Także mamy metodologię sprawdzoną, udowodnioną, wielokrotnie sprawdzoną i materiał nie kruszy się. Nie można wytłumaczyć w związku z tym, że przy jakiejś prędkości 80 metrów na sekundę, jeżeli tutaj 300 metrów na sekundę nie kruszy się, ten materiał po prostu ze strachu się kruszył jak szkło. A mamy tysiące tych elementów. Ostatnio było opublikowane, że nasi specjaliści, archeolodzy znaleźli 20 tysięcy na powierzchni i zakopanych części tego samolotu i nie tylko tego samolotu, części ciał ludzkich i z wnętrza samolotu różnych urządzeń. Jak to jest możliwe, żeby te materiały, żeby te części tak się rozprysły? Doktor Szuladziński mówi, że gdzie widzimy odłamki, to tam musi być wybuch. Taka jest prawda, taka jest fizyka. Doktor Obrewski pokazał tutaj taką część, która pokazana jest, że nity zostały wyrwane, że ten materiał został wypchnięty od środka na zewnątrz, jest osmalony od środka i to jest znalezione koło brzozy. Jak to jest możliwe, żeby taka część tam leżała? No, oczywiście wszystkie analizy, wszystko pokazuje, że tu mamy zachowanie się brzozy, tu mamy tego duraluminium, że energia, czyli ta powierzchnia pod tymi krzywymi jest dużo większa dla aluminium niż dla brzozy, czyli aluminium jest mocniejsze od brzozy wielokrotnie, dwudziestokrotnie, a potrafi takie aluminium przebić się przez stal w tych prędkościach, gdzie stal jest trzykrotnie większa od mocniejsza od aluminium. To my wiemy. Mój model jest tutaj pokazany, jest uproszczony, nie ma stringers tak zwanych, jest modelem parametrycznym, no i za każdym razem widzimy ten sam efekt. Samolot przecina tą brzozę. Brzoza upada wzdłuż lotu samolotu, a w Smoleńsku leżała prostopadle do lotu samolotu. Krawędź przednia tego skrzydła musi być zniszczona, a w Smoleńsku krawędź przednia nie jest zniszczona w miejscu uderzenia tej brzozy. Także wszystkie te symulacje udowadniają jedno, że niezależnie od tego, jaki model użyjemy, jakiej grubości użyjemy, czy model dla materiału duraluminium, czy dla drzewa, to zawsze jest ten sam efekt. Samolot przecina drzewo. Gdyby on w ogóle uderzył w to miejsce, tu widzimy krawędź przednią niezniszczoną, a wielką dziurę za tą krawędzią przednią. Jak może być wyrywana taka ogromna dziura, w której te części numer 8 leżą jeszcze przed upadkiem samolotu w ziemię? No, interpretacja wszystkich ludzi na całym świecie, i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Francji i w Irlandii Północnej, gdzie byłem, jest taka sama, że tu musiał być wybuch. Okay? Nie ma innego wytłumaczenia. Doktor Cieszewski zrobił analizę zdjęć satelitarnych z 26 stycznia, z 11 i 12 kwietnia i to jest na przykład właśnie ze stycznia, to jest kwietnia 11-12 i to jest 5 kwietnia. I on mówi, tutaj popatrzmy na ten fragment, tutaj drzewo stoi, jest dlatego ciemne, bo jest korona do góry, tutaj drzewo leży i dlatego widzimy koronę jego i korę białą, bo leży poziomo. Czy to zdjęcie jest podobne do tego, czy to zdjęcie jest podobne do tych dwóch? Państwo zadecydujcie, bo pan Lasek mówi, że to zdjęcie jest podobne do tego. To
powiedz, czy to jest z 5. To z 5 kwietnia, według wszystkich ludzi, którzy nie kłamią, jest podobne do tych dwóch. Czyli jeżeli te dwa mówią, że drzewo było już złamane, to musiało być złamane 5 kwietnia. Oczywiście, musiało być złamane 5 kwietnia, bo brzoza jest bardzo soczystym drzewem i gdyby było złamane w tym dniu, to ja się pytałem nawet redaktora z TVN, czy pan był tam? Tak, byłem 2 dni potem. A widział pan soki lecące z tego złamania tego drzewa? Nie. Aha, dziękuję panu. Mam to nagrane na magnetofon. Także on się tego nie wyprze. No to zrobiliśmy również analizy uderzenia z kadłuba pionowo w ziemię. Zobaczyliśmy, że jedyną metodą, żeby taki fragment był ułożony, czyli podłoga do góry nogami, jedna ściana jest sufitem po jednej stronie tego na zewnątrz wywinięta, a druga ściana po drugiej stronie, to jest jedyna możliwość, to jest tego typu, czyli musi być eksplozja w powietrzu, żeby ten samolot upadł otwarty na ziemię. Jeżeli upada zamknięty, to wtedy znaczy, że mógł eksplodować na ziemi, ale on musiał upaść otwarty, czyli eksplozja musiała być w powietrzu. No, zrobiliśmy również analizy krateru, bo jeżeli samolot miałby uderzyć całą swoją masą w ziemię, to tego typu krater na głębokość 2 metrów, czyli trochę większy ode mnie, na szerokość przynajmniej szerszym od kadłuba tego samolotu i na długość nawet do 100 metrów przy małym kącie uderzenia, musiałby być w takim miękkim błocie wyrwany. Nie ma tam takiego krateru. A czyli w takim razie samolot nie mógł uderzyć całą swoją masą jako jeden kawałek, tylko musiał jako deszcz fragmentów uderzyć i w związku z tym chciałem pokazać inne wypadki. To jest wypadek samolotu, który uderzył skrzydłem w wieżę ze światłami na lotnisku JFK. To jest stalowa wieża i ten samolot przeciął taką stalową, mostową wieżę swoim skrzydłem. Okay? Przy takiej samej prędkości jak samolot Tupolew. Oczywiście ludzie tutaj zginęli, był wybuch w tym miejscu, ale były osoby, które przeżyły. Inny eksperyment pokazuje z manekinami, z czujnikami zrobiony przez Amerykanów, gdzie samolot uderza w ziemię. Chodziło o to, żeby spowodować wybuch tego samolotu. Przy większej prędkości pionowej tego samolotu, samolot nie wybucha, łamie się na 3 części, dokładnie tak samo jak moje symulacje, które były zrobione zanim ten eksperyment był zrobiony. I manekiny, które są w środku, mówią, że ludzie, którzy by na początku tego samolotu siedzieli, zginą. Ale wszyscy ci, którzy siedzieli w środku i do tyłu, by przeżyli. Natomiast moje symulacje, które pokazują do góry kołami, że przyspieszenia są mniejsze, jeżeli samolot uderza do góry kołami, ponieważ jest ta część ogona i silnika masywna bardzo. Każdy taki silnik to jest 9000 kg masy. On absorbuje bardzo dużo energii i dzięki temu, zanim dojdzie do zniszczenia kadłuba, ta energia jest pochłonięta przez te części, które utrzymują ten kadłub trochę w powietrzu. Czyli przyspieszenia, ci ludzie z tyłu, ci by zginęli, ale ci ludzie z tyłu jeszcze bardziej by powinni przeżyć, jeżeli uderzył ten samolot do góry kołami. No, mógłbym oczywiście mówić wiele na ten temat jeszcze, bo nasza praca się nigdy nie kończy, pracujemy nad tym, ale chciałbym zostawić teraz mikrofon pani mecenas Shonet Binienda, która da szerszy obraz, bo technicznie żeśmy już rozwiązali problem. My wiemy, co się stało. Były wybuchy i przez te wybuchy, które były w powietrzu, samolot się rozbił w drabiazgi i dlatego wszyscy zginęli. Ale kto, dlaczego, jakie, tego nie wiemy. Więc może teraz trochę inny punkt widzenia. A ja dziękuję i będę odpowiadał na pytania.